Finland Association, INC, to firma zajmująca się hodowlą koni z siedzibą w Lexington w stanie Kentucky. Obejmuje dwie odrębne dywizje, Kinland Racecourse, obiekt wyścigowy Thoroughbred i Kinland Sales, kompleks aukcji koni. Jest również znany ze swojej biblioteki referencyjnej. W 2009 roku Horse Players Association of North America wprowadziło system oceny 65 torów wyścigowych pełnej krwi w Ameryce Północnej. Kinland zajął pierwsze miejsce wśród 10 najlepszych torów. Jest wpisany do Krajowego Rejestru Miejsc Historycznych i wyznaczony jako National Historic Landmark w 1986 roku. Kinland powstał jako organizacja non-profit zajmująca się wyścigami aukcjami na 147 akrach 0,59 km2 gruntów rolnych na zachód od Lexington, które były własnością Jacka Keane, siły napędowej stojącej za budową obiektu. Wykorzystywał dochody z ras i aukcji, aby wspierać rozwój rasowego przemysłu, a także wnosić wkład w otaczającą społeczność. Początek Appalachian Stakes 2016, jednego z wielu stopniowanych wyścigów rozgrywanych podczas wiosennego spotkania Kinland każdego roku. Kinland Racecourse organizuje wyścigi na żywo w kwietniu i październiku od 1996 roku. 15-dniowy wiosenny meeting jest jednym z najbogatszych w Ameryce Północnej z 15 wyścigami na stawki, w tym Bluegrass Stakes, wyścig przygotowawczy do Kentucky Derby. W 17-dniowym meetingu jesiennym znajduje się 17 stopniowanych wyścigów na stawki, których 6 to wyścigi pierwszego stopnia używane jako przygotowania do pucharu hodowców. Kinland jest dumny z utrzymywania tradycji wyścigowych. Był to ostatni tor w Ameryce Północnej, na którym nadawano wezwania do wyścigów przez Wizysen nagłaśniający dopiero w 1997 roku. Jego system wyścigów z filmu Seabiscuit z 2003 roku kręcono w Kinland częściowo z powodu stylu retrotoru. Kinland został również użyty w filmie Dreamer z 2005 roku i sekretariacie z filmu z 2010 roku w kilku kluczowych scenach, w tym prowadzeniu Belmont Stakes, gdzie koń kończy potrójną koronę. Niemniej jednak Kinland wprowadził kilka innowacji. W 1984 roku, przygotowując się do wizyty królowej Elżbiety II, zbudował krąg zwycięzców przy torach i stworzył puchar królowej Elżbiety II Challenge Cup. W 1985 roku zainstalowano tor Murawy, po którym obecnie odbywa się Challenge Cup, a także szereg innych wyścigów na Murawie. Zmieniono kształt głównego toru i zastąpiono brudną nawierzchnię opatentowaną nawierzchnią Polytrack latem 2006 roku. Na czas spotkania jesiennego wyścigu tor został przywrócony do nawierzchni szutrowej latem 2014 roku. Kinland został wyznaczony National Historic Landmark w 1986 roku ze względu na jego rolę w rozwoju sportu wyścigowego i jego rewitalizacji w Lexington. Kinland był gospodarzem pucharu hodowców po raz pierwszy w 2015 roku. Klasyczny puchar hodowców wygrał zdobywca potrójnej korony American Faru o 6,5 długości. Jako pierwszy wygrał nieoficjalny wielki szlam wyścigów konnych, wygrywając Kentucky Derby, Preakness Stakes, Belmont Stakes i Breeders' East Cup Classic. Wielu pracowników przemysłu konnego było sceptycznie nastawionych do Kinland jako odpowiedniego miejsca, ponieważ tor i miasto były zbyt małe, aby zorganizować tak duże wydarzenie. Jednak to był to ogromny sukces i nawet pisarz z toru Brett Daily News napisał: "Myliłem się, to było spektakularne i jak on nie mógł być pod większym wrażeniem." W sierpniu 2018 roku Kinland został mianowany gospodarzem Pucharu Hodowców 2020. Thank you.